To te wrota, o których mówiła Zi. Dobrze cię widzieć! Cieszę się, że znów jesteś na Kobo, Kal. Nie ubijesz się, co? Poza tym zawsze stawiasz dobro innych ponad własne. Skąd wiesz? Pachniesz adrenaliną. Masz błoto na spodniach i rozbiegany wzrok. Nazywam to okiem łowcy. Aby wytropić zwierzynę, myśliwy rozwija zdolność obserwacji. Gwoli ścisłości. Twoje przyjazne zachowanie w ogóle mnie nie przekonuje. Tak? Żebyś wiedział. Jesteś naturalnym łowcą i bardzo dobrze o tym wiesz. Kto cię nauczył polować, Mousy? Dorastałam w dużej rodzinie i rywalizowałam ze swoim rodzeństwem. O uwagę, pochwały, czasami o jedzenie. Musiałam być najsilniejsza, żeby się wyróżnić. Musiało być ciężko. Mama była dla mnie najbardziej surowa. Zawsze wytykała mi błędy i krytykowała moją technikę. Pewnie przez to stałaś się twardzielką. Pewnie tak. Ale w końcu przestało mi się to podobać. Chyba dlatego przeniosłam się tutaj. Ja ledwo znałem swoich rodziców. To nie zawsze musi oznaczać coś złego, prawda? Jak bagniaki trafiły na Kobo? Za to możesz podziękować Grizzowi. Przewiózł je tu przypadkiem, przynajmniej tak słyszałam. Sama widziałam, jak jeźdźcy zabijają je na pęczki. Dlaczego ktoś miałby zabijać bagniaki? Właśnie. Nie można ich zjeść. Nie można oskurować. Nawet ich nie sprzedasz. Jeden z wodzów jeźdźców chaosu strzelał do nich dla zabawy. Pokaż mi, jak do niego trafić. Nie musisz. Już się tym zajęłam. Dobrze. Na razie, Bidi. To ty! Jesteś tu nowy, prawda? Nic nie mówiłem. O, no tak! Znowu dzwoni mi w uszach! Ostatnie wybuchy droidomin niemal urwały mi głowę! Niedaleko drogi do kanionu przekopu jest pewien budynek! To tam prawie mnie załatwiły! Pewnie pilnują czegoś ważnego, ale ja nie zamierzam tam wracać! Może sprawdzimy, o co chodzi? Proszę bardzo! Byle ostrożnie! Zaraz chyba zwariuję przez to dzwonienie! Zająłeś się już tymi minami w budynku? Wciąż nad tym pracuję. Dobrze cię widzieć. Witaj. Rzuć okiem na moje towary, a znajdziesz najlepsze komponenty i rozmaitości po tej stronie zewnętrznych rubieży. Masz gwarancję od Domy Dendry. Słyszałeś? To gwarancja. Zgadza się. Zbudowałam ten sklep na zaufaniu i jakości. Chciałabym, żeby tak pozostało. To może być świetny pomysł. Rzuć okiem na to. Jakiś łajdak uruchomił system ochronny mojego sklepu i drzwi zamknęły się na dobre. Może twój mały droid mógłby wykorzystać ten zapasowy kod i je otworzyć? Musimy je otworzyć. Wielkie nieba, udało ci się! W nagrodę możesz zabrać cokolwiek zechcesz. Hmm.
zbiornik na styl. Przyda się. Tylko się trochę ogarnę, mały. Nie chcę wiedzieć, jak to się tutaj znalazło. Dobrze widzieć, że sobie poradziłeś. To jak się potoczyły sprawy? Brawo, nie żyje. Tak czułem. Przykro mi, Kaha. Wiem, że był dla ciebie ważny. Był dobrym przyjacielem. Wszyscy byli. Będę tęsknił. Nie da się ukryć. To była załoga jedyna w swoim rodzaju. No, Gaps. Brawo. Bliźniaki. Zżyliśmy się. Rozumiem. Tylko... pamiętaj, że nie siedzisz w tym sam. Dobrze, że cię mam, Bołd. Możesz na mnie liczyć. Dzięki za opiekę nad Grizem, gdy badam ten trog. Im więcej rąk, tym więcej zabawy, nie? Raczej kłopotów. Nie mogę się doczekać. Miej oko na Griza, dobra? Nie martw się, Kal. Rozwikłaj leśną tajemnicę, a ja zajmę się Grizem. Jak ci się żyje na Kobo? Zostawiłeś wszystko tak, jak chciałeś? Musiałem, młody. Trzymać się z dala od Imperium, od pomiotów Haksjonu, uciec od tych wszystkich problemów. Kłopoty zawsze nas znajdują, Gris. Jeszcze tego nie wiesz? Serio? Tak jak ten stary droid, tak? Zee zwiastuje kłopoty? Kpisz sobie ze mnie? Rzuca się w oczy jak wózek na wyścigu ścigaczy. Ale wybredny nie jestem. Jeśli spotkasz jeszcze jakąś zagubioną duszyczkę po przejściach, wyślij ją do salonu. Słyszysz? Przydałaby się tu mała awantura. Nawet w kantynie wykonał obicia kanap ze splotu potoli. Typowy Gris. Hej, od jak dawna jesteście razem? Za długo. Byliśmy jednymi z pierwszych mieszkańców i obaj szukaliśmy priorytu. Nie mieliśmy pojęcia, co robimy. Nic nie mogliśmy znaleźć. No i przypomniałem sobie, że nie lubię świeżego powietrza. A ja na słońcu spaliłem sobie gastrodermę. Mało przyjemne. Wtedy zauważyłem najbardziej żałosnego, zdezorientowanego poszukiwacza na planecie. Ramsiego Forlo. Ja też. Oczywiście od razu obaj zaczęliśmy kpić z niezdarnego Ramsiego. A Gulu rzucał dobrymi tekstami. Gido też. Od tamtej pory trzymamy się razem. Bo coś nas łączyło. Ramsey był do bani. Wciąż chce mi się śmiać. Co? Hej!
To ty uprzykrzasz życie jeźdźcom, prawda? Zgadza się. Durny pomysł. Jeźdźcy mają w azylu swoje oczy. Jakie dokładnie oczy? Reivis ma wieżę strażniczą w dolinie. Może się jej przyjrzę. Wiedziałam, że to powiesz. Kieruj się w stronę iglic, nie przegapisz. Ale wiesz, oni ciebie też nie przegapią, ci z wieży strażniczej. Chyba nie próbowałeś zgrywać bohatera przy tej wieży, co? Jeszcze nie. Rozsądnie. Witaj. Podobno 20 cykli temu było tu zaledwie parę bud. A teraz proszę. No, czasem chciałbym się cofnąć w czasie. Zobaczyć, jak ciężko było wtedy. Zawsze możesz wyruszyć w dzicz i założyć własne miasteczko. Dzięki, ale chyba zostanę tutaj. Zabierzmy to do domu. Biddy, ciesz się, że nie czujesz zapachów. Thank you.
Muszę tylko złapać tchu. Musi być jakieś wyjście. Gdzieś. Jakiś czas tu już leży. Może to jeden z zaginionych poszukiwaczy. Te stworzenia zabito strzałami z blasterów. Jakie stworzenia tu żyją? Dobrze już, spójrzmy. Spójrz na te żebra. Myślisz, że jeźdźcy chaosu zapłacą za skamieliny? O nie. Pewnie to jeden z zaginionych poszukiwaczy, mały. Oddychaj. Thank you.
Idziemy, Bidi. Teraz wiemy, co zabiło tych poszukiwaczy. Zaczekaj, aż Gris to usłyszy. Tuż pod jego progiem. Możemy ruszać? Już wróciłeś? Znalazłeś coś? Rozprawiłem się z rankorem, który mieszkał w kopalni.
ale nie znalazłem poszukiwaczy. Żeby była jasność, nie ma Rancora, nie ma ocalałych, nie ma konkurencji? Kopalnia priorytu czeka jak na talerzu. Nie obchodzili cię ci poszukiwacze, co? Chciałaś tylko priorytu. Będę z tobą szczera. Tak. I teraz kopalnia jest tylko moja. Lepiej uważaj. Kto wie, czy nie ma tam więcej Rancorów. Wkręcasz mnie tylko, prawda? Prawda?